Paweł Jonik, kłaniam się i zapraszam na sport. Piłkarz Lecha Poznań spowodował kolizję drogową pod wpływem alkoholu. Jako pierwszy sensacyjną informację podał Głos Wielkopolski. W nocy z soboty na niedzielę Nika Kwekweskiri zderzył się z dwoma autami w centrum Poznania. W wyniku kolizji nie ucierpiał żaden człowiek. Badanie wykazało, że piłkarz miał 0,8 promila alkoholu we krwi. Policja zabrała Kwekweskiriemu prawo jazdy, a ponadto przeciwko pomocnikowi toczyć się będzie postępowanie karne. Do całej sytuacji odniósł się także rzecznik Lecha Poznań Maciej Henszel. To jest wysoce naganna sytuacja, którą stanowczo potępiamy. Nika Kwekweskiri jest w tej chwili na zgrupowaniu kadry, ale chciałby bardzo przeprosić wszystkich za swoje zachowanie i oczywiście deklaruje, że dobrowolnie podda się karze. W serwisie sportowym czas na wieści reprezentacyjne. W sobotę kadra Paulo Souzy rozegra 7. spotkanie eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Rywalem biało-czerwonych będzie San Marino. Spotkanie z jedną z najniżej notowanych drużyn światowego rankingu FIFA będzie wyjątkowe dla polskiego bramkarza. Łukasz Fabiański rozegra w sobotę pożegnalny mecz w narodowych barwach. Ja od początku byłem nastawiony na to, że to Euro 2020 będzie dla mnie takim ostatnim turniejem, w którym będę reprezentował kraj jako reprezentant. Takie miałem marzenie, żeby przeżyć jeszcze jeden turniej. I byłem zdecydowany na to, że po tym turnieju, niezależnie od tego, jakie będą okoliczności towarzyszyły mojej osobie, ja będę chciał już zakończyć tą moją przygodę. Mecz z San Marino obejrzą z trybun osoby, które ukształtowały Łukasza Fabiańskiego zarówno jako człowieka, jak i bramkarza. Moi najbliżsi, moja cała rodzina, starałem się też i myślę, że da radę też, żeby zjawili się wszystkie osoby, trenerzy, którzy mieli na mnie największy wpływ, jeżeli chodzi o taki mój rozwój piłkarski. Po 6 meczach eliminacyjnych biało-czerwoni plasują się na 3. miejscu w grupie I. Sobotnie starcie na PGE Narodowym będzie dla selekcjonera okazją do sprawdzenia nowych wariantów gry przed ważniejszym meczem z Albanią. Jutro też zobaczymy też pewnych zawodników, którzy grali troszkę mniej niż inni, po to, aby też ich zintegrować w naszą dynamikę gry zespołowej, ale mamy zawsze ten sam pomysł na grę, cały czas chcemy się rozwijać jako jeden cały zespół i szczególnie jeżeli chodzi o nasz model gry. Pierwszy gwizdek w sobotnim meczu z San Marino zabrzmi o godzinie 20:45. We wtorek w Tiranie Polacy zagrają z Albanią, a w listopadzie czekają ich końcowe spotkania eliminacji z Andorą i z Węgrami. Zmieniamy temat. Sobota obfitować będzie w liczne wydarzenia sportowe na terenie Poznania. Sprawdźmy, jakie atrakcje czekają na kibiców. Najpierw o godzinie 9:30 rozpoczną się zmagania kajakarzy na torze regatowym Malta. Zawodnicy rywalizować będą w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego. Mamy zgłoszonych prawie 30 ekip z całego kraju, ponad 483 zawodników i mam nadzieję, że będziemy mieli pogodę, a pogoda jest bardzo ważna dla nas, bo są konkurencje rozgrywane od dzieci do mastersów włącznie. W zawodach wezmą udział także przedstawiciele niemieckich klubów, a ostatni z finałów zaplanowano na godzinę 17:50. Fani piłki nożnej w wydaniu kobiecym także nie mogą narzekać na nudę. O 11:00 trzecioligowy Lech Poznań UAM podejmie na stadionie przy ulicy Zagajnikowej Wiktorię Niemcz-Osielsko. Lechitki są zmotywowane środową porażką w finale Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Oczywiście, że jest sportowa złość i nie możemy się już doczekać rewanżu w lidze, gdzieś tam, który będzie za 3 tygodnie z starymi obożyskami, a teraz na pewno skupiamy się już na tym meczu. Dzisiaj już kolejny trening, kolejna praca i na pewno chcemy gdzieś tam pokazać, że nas stać na o wiele więcej. Na jaki rezultat stać siatkarki Enea Energetyka Poznań? Na to pytanie poznamy odpowiedź po południu. Podopieczne Marcina Patyka zagrają we własnej hali z LOS-em Nowy Dwór Mazowiecki. Trudny przeciwnik, nie można powiedzieć, że to jest jakaś tam niższa półka. Zresztą ta liga w tym roku jest naprawdę wyrównana i ciężko wyrokować tutaj, który zespół jest tym lepszym, tym gorszym, w jakiej formie jest, w jakiej będzie dyspozycji akurat w danym dniu. Graliśmy z Nowym Dworem u nas mecz sparingowy, aczkolwiek te mecze sparingowe, a teraz granie już w sezonie to jest całkowicie inne granie. We wspomnianym meczu towarzyskim Energetyk zwyciężył rywala bez straty seta. Sobotnie spotkanie możecie Państwo obejrzeć na antenie Fanklub TV. Początek transmisji o godzinie 16:55. Zapraszamy. Wyjazdowe starcie w pierwszej lidze czeka piłkarki ręczne poznańskiego AZS-u. Podopieczne Amelii Chmielewskiej będą chciały zrehabilitować się za porażkę w pierwszej kolejce ligowej.
Swój pierwszy mecz w sezonie zawodniczki AZS-u Poznań rozegrały w miniony weekend. Na otwarcie pierwszej ligi akademiczki okazały się słabsze od Pogoni Szczecin, z którą przegrały 27-38. Z pewnych elementów na pewno jestem zadowolona, z pewnych nie. Mam duży niedosyt, bo było dużo błędów technicznych. Jakby ich nie było aż tyle, pewnie ten mecz troszeczkę inaczej by wyglądał. Cieszą pewne aspekty młodych zawodniczek, które tak naprawdę mogły się wykazać, mogły pokazać się z dobrej strony i tak naprawdę potrzebujemy jeszcze czasu. Na zgranie. O zgranie nie jest łatwo, wszak latem zespół z Poznania przeszedł małą rewolucję kadrową. Nowym kapitanem drużyny została wybrana rozgrywająca Paulina Sowa. Mam spore doświadczenie już w piłce ręcznej, więc kiedy mogę, to podpowiem. Natomiast myślę, że tutaj trenerka jest od tego i dobrze się sprawuje w tej roli. Odpowiednia taktyka będzie niezbędna, by pokonać MMKS Jutrzenkę Płock. Spotkanie pierwszej kolejki miało odbyć się 2 tygodnie temu, ale zostało przełożone na najbliższą sobotę. Myślę, że mamy szansę, żeby wygrać. W tamtym sezonie też udało nam się 2 razy wygrać z tą drużyną. U nich dużo, skład się chyba nie pozmieniał, u nas jednak połowa, więc no zobaczymy. Jesteśmy gotowe, tak naprawdę dzisiaj mam ostatni trening, taki rzutowy i jeszcze powtórzenie pewnych elementów. No przystępny rywal, można tak powiedzieć, aczkolwiek no tutaj nie wiadomo, czy nas zaskoczy, jak każdy mecz jest inny. Poprzedni sezon zawodniczki ze stolicy Wielkopolski zakończyły na 5. miejscu. Teraz trudno oszacować realną siłę AZS-u. Początek meczu z Jutrzenką w sobotę o godzinie 13 w Płocku. To wszystko na dziś. Paweł Jonik, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.